Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia. Nikolas Sparks. Najdłuższa podróż. Tłumaczyli Jacek Manicki i Anna Dobrzańska. Czyta Krzysztof Gosztyła. Rozdział pierwszy. Aira. Początek lutego 2011 roku. tak sobie czasem myślę że jestem ostatnim przedstawicielem wymierającego gatunku nazywam się Ira Levinson jestem południowcem i żydem i pęcznieję z dumy kiedy od czasu do czasu ktoś nazwie mnie jednym albo drugim o mam już swoje lata Urodziłem się w 1920 roku. Zdelegalizowano wtedy alkohol, a kobietom przyznano prawa wyborcze. I podejrzewam często, że właśnie z tego powodu moje życie potoczyło się tak, a nie inaczej. Jak Cokolwiek by na to spojrzeć nigdy nie ciągnęło mnie do kieliszka i poślubiłem kobietę, która osiągnąwszy wymagany wiek, od razu stanęła w kolejce do lokalu wyborczego, żeby zagłosować na Roosevelta. No, łatwo pomyśleć, że data moich narodzin wpłynęła na mój los. Ojciec wyśmiałby mnie, gdyby to usłyszał. On nie wierzył w zrządzenia losu, lecz wyznawał zasady. Ajra, mawiał kiedy byłem podrostkiem i pomagałem mu w sklepie z odzieżą męską. Ja ci teraz powiem, czego nigdy nie powinieneś robić. No i mówił, wyłuszczał swoje zasady życia, jak je nazywała ja. Dorastałem, wysłuchując tych jego zasad na każdym kroku. Niektóre były natury moralnej, wywodziły się z mądrości Talmudu i, jak przypuszczam, nie odbiegały od nauk, jakie wpaja swoim dzieciom większość rodziców. Dowiedziałem się między innymi, że nigdy nie powinienem oszukiwać ani kraść. Ale mój ojciec żyd na półgwistka, jak sam siebie wówczas określał. Bardziej skupiał się na sprawach praktycznych. Nigdy nie wychodź na deszcz bez czapki, pouczał mnie. Nigdy nie dotykaj fajerek na piecu, bo mogą być wciąż gorące. No, ostrzegł mnie też, Żebym nigdy przy ludziach nie liczył pieniędzy, które mam w portfelu, ani nie kupował biżuterii od przekupnia, choćby proponował najlepszą cenę. Zakazy ciągnęły się w nieskończoność, ale pomimo ich chaotycznej natury przestrzegałem chyba każdego, żeby nie robić mu przykrości. Jego głos rozbrzmiewał mi w uszach przez całą tę. Najdłuższą podróż, którą zwiemy z życiem i rozbrzmiewa po dziś dzień. Nasłuchałem się także o powinnościach. Przede wszystkim ojciec oczekiwał ode mnie uczciwości i prawości we wszelkich aspektach życia. Ale pouczał również, Żebym zawsze puszczał przodem kobiety i dzieci. Mocno i zdecydowanie ściskał dłonie przy powitaniu i pożegnaniu. Zapamiętywał imiona i nazwiska i zawsze dawał klientowi trochę więcej, niż się spodziewał. Z czasem uświadomiłem sobie, że te jego zasady. Nie tylko stanowiły kwintesencję filozofii, jaką wyznawał, ale też zdradzały, jakim był człowiekiem. Ponieważ wierzył w uczciwość i prawość, zakładał, że inni też w nie wierzą, ponieważ wierzył w ludzką przyzwoitość, wychodził z założenia, że wszyscy są tacy jak on. Wierzył, że większość ludzi postawionych przed wyborem postąpi właściwie, choćby wybór był trudny, i wierzył, że dobro prawie zawsze bierze górę nad złem. Ale nie był naiwny. Ufaj ludziom, powtarzał mi, dopóki nie okażą się niegodni twojego zaufania, a przed takimi, którym przestałeś ufać. Miej się na baczności. A to przede wszystkim ojciec uczynił ze mnie człowieka, jakim dzisiaj jestem. Ale wojna go zmieniła, a dokładniej zmienił go Holokaust. Intelektualnie pozostał sprawny. Wciąż potrafił w niecałe dziesięć minut rozwiązać calutką krzyżówkę z New York Times. Stracił jednak wiarę w ludzi. Nie rozumiał już świata, który, jak mu się wydawało, tak dobrze zna, dobijał sześćdziesiątki. Wziął mnie więc na wspólnika. No i od tamtego czasu coraz rzadziej pokazywał się w sklepie. Zrobił się za to z niego żyd całą gębą. Razem z matką no, o niej opowiem później. Zaczął regularnie uczęszczać do synagogi i wspierać finansowo rozmaite żydowskie inicjatywy, w sabat nie kiwnął palcem, śledził pilnie wieści docierające z Bliskiego Wschodu, gdzie powstawało państwo Izrael. Potem z frontu arabsko-izraelskiej wojny, która w wyniku tego wybuchła, i zaczął przynajmniej raz w roku odwiedzać Jerozolimę, jakby szukał tam czegoś, co kiedyś nieświadomie zgubił. Im był starszy, tym bardziej niepokoiły mnie jego zamorskie wojarze. Ale zapewniał mnie, że świetnie daje sobie radę. A no i przez wiele lat rzeczywiście dawał. Upływ czasu nie przytępił jego umysłu, gorzej było z kondycją fizyczną. W wieku dziewięćdziesięciu lat doznał zawału serca i chociaż doszedł do siebie, to siedem miesięcy później wylew odebrał mu władzę nad prawą stroną ciała. Ale nawet wtedy zarzekał się, że sobie poradzi. Mimo że chodził z balkonikiem, nie chciał słyszeć o domu spokojnej starości, chociaż błagałem go, żeby zwrócił prawo jazdy, nadal siadał za kierownicą. A kiedy mu tłumaczyłem, że to niebezpieczne, wzruszał tylko ramionami. A jakie ja mam inne wyjście? Odburkiwał, czym będę dojeżdżać do sklepu? Umarł w końcu w łóżku, miesiąc przed swoimi stopierwszymi urodzinami. Z prawem jazdy wciąż w portfelu i z rozwiązaną krzyżówką na stoliku nocnym. Żył długo, w ciekawych czasach. I ostatnio często go wspominam. No chyba... Nie bez kozery, bo podążam jego śladami. Co rano, otwierając sklep, powtarzałem sobie w duchu jego zasady życia. By zgodnie z nimi obsługiwać klientów, zapamiętywałem ich nazwiska, dawałem więcej niż się spodziewali i po dziś dzień wychodzę z domu w czapce, kiedy zanosi się na deszcz. Podobnie jak ojciec, przeszedłem zawał serca i chodzę z balkonikiem. I chociaż nigdy nie przepadałem za krzyżówkami, umysł mam nadal wyostrzony. Podobnie jak ojciec, zaparłem się, że nie oddam prawa jazdy, co jak się okazało, było z mojej strony błędem, oddając je. Oszczędziłbym sobie kłopotliwego położenia, w jakim się obecnie znajduję. Wypadłem z drogi i mój samochód zatrzymał się na drzewie rosnącym w połowie stromej skarpy. Uderzenie było tak silne, że maska złożyła się w harmonikę. No, i nie musiałbym teraz fantazjować, że ktoś schodzi do mnie z termosem gorącej kawy, kocem i lektyką, na jakiej przenoszono z miejsca na miejsce faraona, bo chyba nie ma co marzyć, że wydostanę się stąd o własnych siłach, a do tego żywy. Ta, ja, to naprawdę nie przelewki. Śnieg. Zastrzaskaną przednią szybą wciąż sypie na potęgę. Widok jest mglisty, zwodniczy. Po policzku ścieka mi krew. Mam zawroty głowy i jak nic złamaną rękę. Obojczyk też chyba pęknięty. Cały bark. Pulsuje bólem, najmniejszy ruch to tortura, a ja chociaż jestem w zimowej kurtce, tak przemarzłem, że z zimna. Nie ukrywam, że strach zagląda mi w oczy. Nie chcę jeszcze umierać. Przez długi czas zakładałem, że dzięki rodzicom no matka żyła 96 lat. Długowieczność mam w genach. Parę miesięcy temu byłem nawet przekonany, że zostało mi jeszcze dobrych sześć lat życia. No, może nie takich dobrych, w moim wieku to odpada. Sypałem się od jakiegoś czasu. Sercu, stawom, nerkom. Innym częścią mojego ciała upływał powoli termin ważności, ale ostatnio doszło do tego coś jeszcze. Narośle w płucach usłyszałem od lekarza. Guzy. Rak. O, i teraz od śmierci dzielą mnie nie lata, lecz miesiące ale mimo to nie jestem gotowy umierać już teraz, już dziś. Mam jeszcze coś ważnego do załatwienia, coś, co poczynając od roku 1956 stanowi wielką doroczną tradycję, która właśnie dobiega końca, a ja przed odejściem muszę się przecież pożegnać. Nie do wiary, co też roi się w głowie człowiekowi czującemu nadciągającą śmierć. Jednego jestem pewien, nie chcę wyczekiwać tej chwili, gdy bicie serca ustanie, rozdgotany, szczękający z zimna protezami zębowymi. Wiem, co się dzieje, kiedy ludzie umierają. Byłem już na zbyt wielu pogrzebach. Gdybym mógł wybierać to wolałbym raczej zejść we śnie, w swoim domu, we własnym, wygodnym łóżku. Ludzie, którzy tak umierają, lepiej się po śmierci prezentują. Postanawiam więc, że kiedy już na dobre zajrzy mi w oczy ponury żniwiarz, spróbuję się jakoś przeczołgać. Na tylne siedzenie. No tego by tylko brakowało, żeby znaleźli mnie tu, gdzie teraz siedzę, za kierownicą zamarzniętego na kości, przypominającego lodową rzeźbę. A w ogóle to, jak mnie stąd wyciągnął, utknąłem między oparciem fotela a kierownicą. Jak fortepian w wąskich drzwiach, kiedy próbowali go wynieść z łazienki. Już sobie wyobrażam, jak jakiś strażak, mocując się z moimi zlodowaciałymi zwłokami woła do kolegi przekrzyw mu łeb w moją stronę, Steve. Albo weź dziadygę za ręce, Joe. Mój trup. Szarpany i tarmoszony, popychany i ciągnięty z głuchym łomotem wypada wreszcie z samochodu na ziemię. No, dziękuję. Ja się na to nie piszę. Swoją godność jeszcze mam. Tak więc, jak już nadmieniłem, jeśli przyjdzie co do czego, postaram się przeczołgać na tylną kanapę. Wyciągnę się na niej i zamknę oczy. Wtedy będą mnie mogli wysunąć z wozu, jak mrożony paluszek rybny z opakowania. Ale może do tego nie dojdzie? Może ktoś zauważy ślady opon prowadzące prosto na skraj skarpy, przy której biegnie szosa i tam się urywające? Może ktoś się zatrzyma? I zawoła z góry, może poświeci latarką i zobaczy wbity w drzewo samochód? To całkiem możliwe, jeszcze nic straconego. O, podczas śnieżycy ludzie zdejmują nogę z gazu. Na pewno ktoś mnie znajdzie. Muszą mnie znaleźć. Muszą? No. Niekoniecznie.